Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i lecimy dalej z naszą grą Resident Evil Village. Pokazuję tytuł, bo jak mówię, bardzo fajne, to takie słoneczko robi się żółtawe. Bardzo mi się to podoba. No ale nie traćmy czasu, lecimy. Wczytujemy ostatni zapis. I kontynuujemy. Jesteśmy koło handlarza, no i mamy iść, słuchajcie, gdzie mamy iść? Zobaczmy sobie. Udaj się do twierdzy, tak, czyli żeby zebrać ostatni flakon z Rose. No to idziemy jeszcze, zerknijmy może na mapę kontrolnie. Musimy przejść tędy. Tu żeśmy już łup kanibala zdobyli, no i musimy iść tędy prosto chyba dalej. Z tego co kojarzę, albo tędy dalej, a może tędy dalej, bo tutaj skarb pod twierdzą jest. Dalej mapki nie mamy, bo jeszcze żeśmy tam nie byli. Więc, no cóż, lecimy, nie traćmy czasu. Ja tu się rozglądam, powolutku patrzę, bo no polujemy na te kurczaki, słuchajcie. Polujemy na te kurczaki, bo pilnie nam jest drób potrzebny. Także może się uda coś upolować. Ale nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Żadnego gdakania. Jakieś dziwne tylko odgłosy, no ale... Co zrobić? Jeszcze zajrzyjmy sobie może tutaj. Tylko nie biegnijmy może, tylko idźmy spokojnie. Bo jeżeli byłyby gdzieś te kruki, czy nie wiem, ptaki, to po prostu uciekną. O, tutaj coś szeleści z prawej strony. No, wrony sobie latają gdzieś wysoko. I niestety nic więcej tutaj zrobić chyba nie możemy, coś mi się tak wydaje. Więc idziemy tutaj. Jeszcze patrzę, czy gdzieś na drzewie nie siedzą, ale chyba nie siedzą. Twierdza, cmentarz, tartak. Czyli byliśmy w tartaku, słuchajcie. Tam jest cmentarz, więc musimy iść do twierdzy. No to idziemy. Jeszcze zerknijmy, czy tutaj niczego nie ma, bo to taki dziwny trochę zakamarek. O, słychać te wrony. Wrony, kruki, nie wiem. No i palącą się pochodnie też. Ale pochodnie nas w tym momencie nie interesuje. Powodzenia, tak, przyda nam się na pewno. Rozglądamy się, bo tu może być już nie tak wesoło, powiem wam. Niektóre miejsca są dość ciemne, więc ja w postprodukcji je rozjaśniam. O, masz... Czekajcie, co to było? Coś... bardzo niedobrego. Chyba lejkany jakiś, ale nie jestem pewien. Coś wyraźnie tutaj albo przebiegło po na górze dachu, albo no nie wiem co. Patrzcie. Gdzie one są? Ja wyraźnie je słyszę. I chyba wy również. Bo nie sposób ich nie słyszeć. Może celowo dają znać, żeby nas zmylić. Tu mogą na górze siedzieć, patrzcie. Ale patrzcie, ile tu tych wron jest właśnie. Czekajcie, może jakąś zestrzelimy? Chyba... Albo ja podłuję, albo nie wiem, o co chodzi. Żadna nie spada. No tutaj trzeba być naprawdę ostrożnym. O, ta muzyka nic dobrego nie zwiastuje. Jest ślisko. Zaznaczam ślisko. O! No nie! Patrzcie!
Czy wy to widzicie? Da? No chodź. O! No i dobra, po nim. Następny idzie, dobra, chodź, 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 chodź. Ładnie. Ale numer. Ja wiedziałem, że one gdzieś skądś wyskoczą. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Przejdźmy sobie jeszcze dołem. Tutaj dołem coś też może być ciekawego. Nie, tu już więcej nie ma. To jest to miejsce, w którym byliśmy. Myślałem, że może tam trochę inaczej to wygląda, ale okazuje się, że niekoniecznie. Dobra, chodźmy tędy. Tu jakieś chaszcze, gąszcze. O, tu mamy coś. Zioło, pięknie. Na górę musimy się dostać. No powiem wam, że nie wygląda to za dobrze. Tutaj patrzę. Nic więcej tu nie ma. O, tu jest jeden, patrzcie. I już go nie ma. O! Co, jeżeli ja nie mogę w niego trafić? Dobra, po nim. Teraz muszę się tutaj na tą skałkę jakoś dostać. Nie wiem jeszcze jak. O. Widzę już go, widzę. Patrzcie jaki mądry. No. Zapatrzyłem się na coś innego i... O, tutaj coś mamy, ale to zaraz, czekajcie. Tutaj też mieliśmy na górze, na tej skale, proch strzelniczy. Dobra, podnosimy. Tu proch strzelniczy podnosimy, bo tam było na skalę dwóch delikwentów. Tu mamy... Dobra. Spokojnie, spokojnie. Tu wszystko musimy wyzbierać dokładnie. Tutaj już chyba nic nie było. Skała jest odnaleziona. Dobra, to jeszcze zniszczymy. No dobra, chodźmy dalej. Niepokojące dźwięki, powiem wam. Aż strach tam iść. O, tu coś było, poczekajcie. Dobra. Właśnie widzicie, tu trzeba się rozglądać. Trzeba patrzeć na prawo i na lewo. To może... Nie, na górę nie wyjdziemy. Myślałem, że się uda na górę wyjść. Nie ma co brnąć szybko do przodu, bo to się może dla nas źle skończyć. Mieć tragiczne skutki, niestety. Trzeba dokładnie tu wszystko spenetrować. Tych wron tu jest strasznie dużo, to mnie trochę... No, się nie da zastrzelić nawet.
Nawet te, które jakoś tam niby niżej latają, to nic z nim zrobić nie możemy. Tu jest beczka. Czyli tu coś musi się jeszcze odbywać. Tu gdzieś one będą prawdopodobnie nas atakowały i będziemy musieli zejść na dół i rozwalić tą beczkę. Tak widzę, jest plan twórców gry. Na razie tu nic nie widać. O! O! Pojawił się, patrzcie. Dobra. Na dole ich ile jest. Dobra, ładnie. Zbiegamy na dół. Dobra. Dobra. Schodzimy, schodzimy, powolutku schodzimy, słuchajcie. Bo one tu gdzieś jeszcze są. Rok strzelniczy. Dobra. F. Wejdźmy. Gdzie to on sapie mi koło ucha? A, jest tutaj. Dobra, już go nie ma. Już go tu nie ma, on tu na górę w las. Muszę będzie po niego się pofatygować. Czekajcie, już skoro tu jesteśmy, to zejdźmy tu niżej. Bo tu mamy przecież do zebrania jeszcze. Przeładujmy. No dobra, idziemy dalej w górę. Cisza przed burzą. Tylko czy ja bym się tu zabił stąd, jakbym skoczył. Nie będę próbować. No. O, tu mamy po tym, którego żeśmy tam na górze zastrzelili. Ho. Strzelamy w te ptaszyska. A one nam nie chcą spadać. Jakoś mówię, no chciałbym z miłą chęcią ustrzelić, bo nam brakuje drobiu. Ale chyba nic nie ustrzelimy, coś mi się wydaje. Kolejne beczki. To nie wróży nic dobrego. Ale nic, o tu coś mamy. Naboje, amunicja do strzelby, ładnie. Mówię, tych rzeczy nie potrzebujemy na obecną chwilę, bo mamy nieskończoną amunicję za dodatkiem tym DLC, które tutaj jest zainstalowane w tej wersji gry. Więc wszystkie rzeczy, które zbierzemy, możemy sprzedać handlarzowi, a co za tym idzie, zdobyć trochę gotówki i tą gotówkę na przykład zamienić na jakieś tam dodatkowe rzeczy, które w danym momencie będziemy potrzebowali, wiadomo. Pociski wybuchowe, fajnie. Tu jakaś brama, ale to zamknięte. A no właśnie. Tam dalej jest jakieś przejście na pewno. Tu jest jakaś drabina, ale najpierw my jeszcze dokładnie spenetrujmy ten dół. Tu jakieś okienko, nie wiem. Beczka z prochem. One są w sposób charakterystyczny oznaczane. Więc. No dobra, idziemy na górę w takim razie, no bo co, tutaj więcej nic nie jesteśmy chyba w stanie zrobić. A przynajmniej ja nic tu już nie widzę. Czekajcie. Jeszcze tak kontrolnie tymi
schodami, ale nie, tu więcej już nic nie ma. Dobra. Chodźmy do tej drabiny i w górę. Tak, pnij się w górę. Jasne, że musi być sposób. I zaraz ten sposób myślę, że odnajdziemy. O, tu kolejna przesyłka. Tym razem z gotówką. No, już widzę chyba, jaki jest to sposób. Jak to przełączę, to pewnie coś się wyzwoli. I pojawi się horda lykanów. No, ale cóż. Jakbym nie zgadł. Patrzcie, ile to jest. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie. Chodźcie, chodźcie do mnie. A, spadłem. Dobra. Dobra. O, ładnie. Ładnie. O! Dobra. Który następny? Jest jeszcze jakiś chętny? Jest! Chodź, 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 chodź. No skacz. A! A! Dobra. No nie! Dobra. Udało się. Uff. Dobra. Czy wszystko żeśmy już wyzbierali? To jest pytanie. Czy gdzieś coś jeszcze na górze zostało? Chyba zostało, powiem wam. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, ale pewien nie jestem. Bo tam gdzieś one skądś wyszły, tylko teraz no my nie możemy za bardzo tutaj wejść tam. Chociaż nie, bo czekajcie. Jeżeli przejdziemy tutaj... Tamta brama jeszcze jest zamknięta, ale jak przejdziemy tutaj, to może się uda w jakiś pewien sposób tam dostać. Nie wiem tego jeszcze... Nie no, tu jest przerwa. Tu jest to do otwarcia. Tędy nie możemy zejść. Chciałem się tam dostać, na tą drugą część, o tutaj, o. Ale... Ale chyba tam się nie dostaniemy, coś mi się wydaje. No bo w jaki sposób niby, poczekajcie. Jeszcze może przejdźmy tutaj. No ale nie, 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 tam nie wejdziemy w żaden sposób. Tu jest kolejne jakieś tam okienko. No ale... Dobra. Idziemy tutaj na górę, druga rączka. Kolejna horda. O, ta się opuszcza, brama do dołu. No dawać, dawać. Patrzcie, nie ma ich. Dziwna sprawa tajemnicza. Tutaj nie możemy w te kruki, czy to wrony, nie wiem co to jest, w żaden sposób ustrzelić ich, no ale... Jeszcze się patrzę. No dziwne, że ich tutaj więcej nie ma, no ale nie ma. Więc cóż, idziemy dalej. O, patrz jaka forteca. I teraz co, ta forteca mi się otworzy? Twierdza to jest. Jak widzimy. Co, to nam się otworzy niby, tak? No ciekawy jestem. Góry jakieś, ale nie. Damy radę? Yp! Jest! Słuchajcie, daliśmy radę. Daliśmy radę, dobra. Tu są jakieś skarby. Dobra. Dobra. Tu mamy maszynę do zapisania gry.
I tu schody w górę. Zobaczmy sobie naszego ekwipunku, bo ja się, słuchajcie, boję tylko tego, że mamy tutaj już niezbyt dużo miejsca. Natomiast mamy takie rzeczy, które nam no, zajmują ten ekwipunek i ja się po prostu boję, że za chwilę nie będziemy mieli gdzie magazynować tych przedmiotów, które no będziemy... Tu możemy jeszcze sobie przecież amunicję wytworzyć. Wiecie, co zrobimy? Ja wrócę się szybko, teraz wrócimy się szybko do handlarza. Sprzedamy u handlarza to, co możemy sprzedać. Być może starczy nam już pieniążków na jakąś tam drobną modyfikację. No i w tym momencie będzie można dalej iść. Zwolni nam się tym samym miejsce w ekwipunku. No i mówię, pewnie jakąś tam modyfikację jeszcze w międzyczasie zakupimy. Da się skoczyć? Da się skoczyć. Co by było szybciej. Dobra, to w takim razie gonimy do naszego Duke'a, do naszego hrabiego. Tą samą drogą, co żeśmy przyszli. O, tutaj jakoś na skróty chyba by było. Tak, tutaj jest z powrotem ten tunel. Może po drodze jeszcze coś tam zgarniemy, albo i nie, nie wiem. Bo to w sumie jest przecież na rzut beretem, jak to się mówi, idąc w linii prostej. A jednak, no mówię, tam dalsza wycieczka pewnie to będzie bardziej taka, no, długa droga, więc, no pewnie dużo rzeczy będzie tam po drodze też do zebrania, no i wypadałoby mieć gdzie to zmagazynować, przechować. Dobra, otwieramy sklep. Na początek zostawimy, co nam tu brakuje, słuchajcie, no tu mamy wszystko, dróg mamy 0, tu mamy 0, no mamy w posiadaniu 5 kawałków mięsa. Ja nie wiem, co z tym mięsem, słuchajcie, zrobić, bo mamy 2 dania. No tu mięso już jest z tego, w posiadaniu mamy 5. Tu nam brakuje jedną rybę. No chyba to mięso sprzedamy, słuchajcie, no bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Dobra, na razie kryształowe czaszki lecą, naszyjnik niekompletny zostawimy. Co tam jeszcze było do sprzedania? Amunicji oczywiście. Jedna amunicja, druga amunicja, trzecia amunicja, do strzelby czwarta, do snajpiaka piąta. Te pociski też, tego oczywiście nie, tego oczywiście nie i tego oczywiście też nie. Ruraki, no to nie, ruraków nie będziemy sprzedawać. No dobrze, 7650, sprzedajemy, potwierdzamy. Mamy i teraz tak, mamy 47515, dobra. Czyli tutaj nic już nie zwiększymy, szybkostrzelność możemy zwiększyć, ale to trzeba nam 62000, mamy tylko 47. To już tu nic nie zrobimy. Tutaj powiększyć ekwipunku nie możemy. Nie ma on żadnej większej walizy, no bo ta walizka mnie tutaj intryguje. Dlaczego jej nie ma? Dobrze, nie będę zwracał uwagi. No tutaj to mięso by się, słuchajcie, przydało. Tu potrzebujemy jeszcze... No nic, ja to mięso sprzedam w takim razie, no bo co mamy więcej zrobić? 6000. Zawsze to nam się zwolni, mówię, coś tam... zwolni nam się troszeczkę miejsca w walizie tej naszej, no i... No, zjadł nasze mięso już. Już zjadł nasze mięso. Dobra. Tak. Zapisujemy szybciutko i już lecimy dalej. No i lecimy dalej. Także... Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Jeszcze tak zerknę, patrzcie, no troszeczkę nam się tutaj miejsce wolnego zrobiło faktycznie. Może, nie no, używać nie będziemy na razie. Może ja to przestawię jakoś, słuchajcie, tak. Żeby mniej miejsca zajmowało. No i to możemy przestawić tutaj, o. I tu mamy jeszcze troszeczkę wolnego na jakieś tam dodatkowe rzeczy. Zerknijmy szybciutko na mapę.
No dobrze, tędy i tutaj mamy właśnie ten skarb pod twierdzą. Zakazany las. No dobra. I tutaj dalszą część twierdzy. No to lecimy. Zobaczmy, czy nie ma gdzieś jakiś wron, nie wron, nie wiem co to są. Kruki? Nie, nie ma. Czasami właśnie mówię, one tutaj żerują, ale nie tym razem. Szkoda. Mówię, potrzebujemy pilnie drób i potrzebujemy rybę. Rybę może jeszcze gdzieś tam złowimy, ale drób... No nie wiem, czy będzie. Nie wiem, czy drób nam się jeszcze gdzieś trafi. Ciężko powiedzieć. Lecimy. Lecimy. Tu oczywiście byliśmy. Ale idźmy sobie powoli, bo może gdzieś jeszcze coś jest do zgarnięcia, do zebrania, co nie zostało zauważone za pierwszym razem. Ale nie widzę niczego takiego. Tu coś było, czy nie? Nie. To jest tylko jakieś ciemne miejsce po prostu. Dobrze, lecimy tędy. W górę. W górę. Ja tu już mówię, szybciej biegnę, bo tu byliśmy. Więc nie ma sensu tracić czasu. Czekajcie, czy tam się przypadkiem tym dołem nie wchodziło? A no właśnie, bez sensu, że wszedłem tu na górę, bo już wchodzimy tędy dołem. O, dobra. No i wchodzimy tutaj do twierdzy tej. Czekajcie, coś tam było na zewnątrz? Nie, tam jakieś schody są. Drewniana konstrukcja zewnętrzna. No i tutaj żeśmy skończyli. Skończyliśmy tu grę. Więc lecimy sobie. Tutaj nie ma w okienku nic. No, tu jakieś coś niepokojące. Tu jest gdzieś jakieś przejście, ale przelećmy sobie tym korytarzem. Aha, tu już dalej nie pójdę. Tam są jakieś schody, ale tam się już nie dostaniemy. Oj, spadłem. No nic, dobra, lecimy. Lecimy w takim razie tędy raz jeszcze i tutaj już wchodzimy do środka. Pistolet przeładowany, widzę bardzo dobrze. Tu jest jakieś okienko, tu jest też okienko. Patrzę ostrożnie też, żeby nic nie ominąć, a jednocześnie, żeby się nie natknąć na nich. Słyszycie? No. Tutaj przez okno coś widać. Zewnątrz. Jakaś zewnętrzna ściana zamku. This must be their den. No najprawdopodobniej. Słońce fajnie to oświetla. Od góry są jakieś drewniane, nie wiem co to, konstrukcje. No dobra, idźmy dalej. Może ja sobie o tak będę. Trochę się schylę, może mnie szybko tak nie zauważą. O! Są! Nie, no wiemy, słuchajcie. Ile ich tu jest? Patrzcie. O! Lecimy, lecimy, lecimy. Znaczy uciekamy. Przyjdą tutaj? Nie no. Widzieliście, ile tam się ich pojawiło? Zrezygnowały chyba. Ale to kwestia tylko jak wyjdę, one się pojawią znowuż. Tu jest po tym jednym. Patrzcie, lecą, 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 lecą.
Dobra. 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 Kolejny. O jejku, jejku. O. Tu mamy jeszcze beczkę na dole. O, kolejny. Ojejku, nie! Nie! Co jest, że ja go nie trafiłem? A, niech to. Czaszka. Czaszka. W razie co, to może zeskoczymy na dół. Tam mamy te beczki. To będzie łatwiej się bronić. O! No nie! Co jest? O, ty wredny! Mam jeszcze do pozbierania pewne rzeczy, dobra. Oj, 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 oj. Tam mamy beczkę, dobra. No, tu może być nieciekawie. O, kolejny. Dobra. Dobra, ładnie. Jednym pociskiem dwa żeśmy ubili. Cię wyleczymy się chyba. Zobaczmy, ile mamy apteczek jeszcze, słuchajcie. Mamy 10 apteczek. I pewnie jeszcze możemy parę wytworzyć, bo tutaj widzę składniki mam, ale na razie nie będziemy wytwarzać, bo będą nam miejsce zajmowały po prostu. A póki co do użycia bieżącego są. O, kolejny. Ach ty! Dobra. Dobra. Już mi stołu brakuje, słuchajcie, do tego, żeby tą myszką tak energicznie operować. A, dobra, no idziemy. Tu popatrzmy, czy coś nie ma żadnej. O, tam jest, widzę. Dobra. Dobra. Dobra, po nim. I po jednym, i po drugim. Tam leci kolejny. Witamy. Kolejny. Zapraszam. Oj, spadł mi. No to zeskoczymy. O, 600 lei. Piechotą nie chodzi. Jak raz. A nie, wyjdziemy, dobra. O, a skoro już tu jesteśmy, to oczywiście pozbierajmy to, co możemy pozbierać, bo pewnie to nie wszystko. Oczywiście, że nie. Uzupełnijmy sobie amunicję. Apteczka. O! O, kolejny. Jaki hardy. Dobra. Jest jakiś jeszcze cwaniak? Nie ma. Nie ma żadnego cwaniaka, już więcej widzę. No to my sobie powolutku tu jeszcze zeksplorujemy. Co byśmy czegoś nie opuścili? Nie ma już więcej tu nic. No to powolutku, pomalutku, aż do skutku. Idziemy wyżej, znaczy się. Mapka? Tu jest coś. Tu trzeba będzie szukać wnikliwie. O! Coś jest. Dobra. O!
Dobra. 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 Dobra, uciekamy. Dobra. No au, au. Dobra, bierzemy. Gdzieś tu jeszcze coś było. Gdzieś tu żeśmy chyba załatwili. Nie wiem. Zobaczmy. O. Gdzieś tutaj wydaje mi się, że powinno coś leżeć po nich, a nie ma. Albo mi się coś przewidziało. Czekajcie, jeszcze przejdźmy tutaj. Tu są schody już w górę prowadzące, ale na tym... tutaj gdzieś jeszcze coś jest. Musimy to dokładnie obszukać. Tu gdzieś jeszcze coś jest. Tutaj niżej już chyba nie. Z tego co... No właśnie, tutaj nie ma. Czyli musimy bazować gdzieś na tym poziomie. No dobra, to zwięćmy w takim razie to pięterko. Bo gdzieś tu coś jeszcze jest. Tam zastanawiam się, jak się dostać. A, czekajcie. Tu jest ten. Tu jest, widzę. Taki element, po którym możemy przejechać, zwany Tyrolką. Tyrolką. Lecimy na Tyrolkę w takim układzie. Oj, gdzieś się zakopałem. Dobra. Tu jest coś. Zobaczmy. O, teraz żeśmy to oczyścili. Ale oczywiście nie obejdzie się bez zjazdu, bo bardzo lubię jeździć Tyrolką. Lecimy. Dobra. Tu mamy coś, czy tu nic nie mamy? Nic tu nie mamy. No... Nie mamy, to nie mamy. Zobaczmy, ale tu już coś jest. Czekajcie, jeszcze tylko zejdę z niżej i zobaczę, czy tutaj jeszcze... O, już widzę, że się zaczęło. Nie, tu nic nie ma. Gdzie one są? Już widzę, szarżują. No... Dobra. Tam było dwóch kolejnych. Ale tam... Jak tam się wrócić teraz? Bo tam chciałbym się znaleźć jeszcze. O, tu widzę u góry jeden. Jest. Patrzcie, pyk. I po nim będzie z... Położyłem go czy nie? Gdzie tam? On uciekł chyba. Nie wiem. Dobra, zejdźmy sobie niżej. Tu było wszystko. Ale po to zszedłem, żeby jeszcze raz tam to... Tutaj mamy jeszcze... O, właśnie, widzicie? Kryształowa czaszka. Kolejna kryształowa czaszka. Bym zapomniał o tym. A niestety to łatwo przeoczyć. Trzeba pamiętać, w którym miejscu się ich ubiło. Bo tam one zostawiają po sobie właśnie te... te skarby. Tutaj coś jest. 830 lei. 710 lei. I tutaj pamiętam, chyba coś było też. Nie? Nie było tu nic, mówicie? Tu wyżej. No dobra, to musimy wrócić. Aha, czyli to było... Ten poziom niżej. No to jeszcze raz zjedziemy. Jeszcze raz zjedziemy, dobra. I teraz nasłuchujmy, gdzie one są. Gdzieś są.
Ohoho, to nie będzie łatwo, słuchajcie. Dobra, podnosimy. O, patrzcie. No gdzie ty? Gdzie ty? Musimy tam na dół jeszcze zejść po nich. Tu jeden. A tam był drugi, tak? Tutaj po tych pnączach on gdzieś wchodził. I spadł. Jest kryształowa czaszka. Dobra, bardzo dobrze. No widzicie, jak ja muszę połazić po was, kurczę. Zamiast przynieść mi te wszystkie suweniry, to one mi zostawiają najmniej korzystnych miejscach. No dobra. Lecimy jeszcze raz. Trzeci raz tyrolką. Dobra. Lecimy do góry. W tym miejscu żeśmy... A, myślałem, że coś tam jest. Ale jeszcze ich pełno gdzieś musi być. Bo słychać to po tych odgłosach. To słychać wyraźnie. O, tu coś. Okay, big guy. O kurde! O! Nie! Nie! Nie, poszedł mi! Ojejku! Dobra. Ojejku. Widzieliście, co to było? Doskonała kryształowa czaszka. Niech mu będzie. Ja przeczytałem dopiero napis Wielkoludzie, a dopiero potem go zobaczyłem. Także... Co, tyle? Czekajcie, jeszcze może sobie raz przejdźmy po raz kolejny tą samą trasą, bo ja nie wiem, czy czegoś nie opuściłem po drodze. Znaczy w tym sensie, że czegoś nie zebraliśmy po tych lykanach. Ale chyba nie. Tu już będzie cisza, spokój, więc można przejść szybciej. Ale nie, więcej tu już rzeczy nie ma. Tu już więcej rzeczy nie ma. No dobra, to idziemy tutaj, wchodzimy. Jeszcze sobie może wejdźmy tutaj raz do mapki. Czyli tu żeśmy wszystko zaliczyli. A czekajcie, a piętro niżej było wszystko też, czy niekoniecznie? Tutaj? Też było. Dobra. To lecimy dalej, bo tak jeszcze... Mówię, żebyśmy coś nie przegapili. Wchodzimy tutaj. I tutaj jest coś do zebrania. Jakaś taka wieża, jak gdyby tu jakieś worki z czymś. Beczki. O, tu mamy proch. I amunicja się wyleczy. Zawsze to lepiej mieć więcej zdrowia niż mniej, chyba, nie? Dobra, tu jakieś schody, tak? No to schodzimy, skoro są schody. Schody służą do schodzenia. Tym razem w dół. Co, nie mogę tego rozbić? Patrzcie, jakie to? Nie, no mnie nie będziemy rzucać. Żartowałem. No jest tu coś, kurczę. Nie wiem gdzie, ale tu gdzieś coś jest jeszcze do wzięcia. O, tutaj. Może to o to chodziło, nie wiem. Tak, oto. Schodzimy w dół. O, tu mamy kolejne elementy.
wybuchowe. To oczywiście też jest pancerne. Nie da się z tym nic zrobić. Świetnie. Schodzimy niżej. Koziołek! Ale jakieś tutaj słyszałem też dziwne pomrukiwania. Patrzcie, tu jest woda. Można by się było wody napić, ale nie możemy. Jest niedostępna, niedostępna. O kurde, nie podoba mi się to. Kurde, ja się tędy przycisnę? No przycisnę się jakoś, muszę odpowiednio się ustawić tylko. No, przeciskaj się, żelek. W zasadzie to Ethan. Czekajcie, ja tu utknąłem chyba. Nie, idę. Boczkiem muszę bardziej, boczkiem. O, patrzcie, co tam było. Czy wy to widzicie? Czekajcie. Patrzcie, co tam się dzieje. Ale motyw. Tutaj też tam wyżej było. O kurde. O. No nie, no. I ja tam mam zejść niby, co? Ciekawe, czy taki sam los im nie czeka. No może nie, może się uda, nie. Ale tu jest wąsko, kurde. Ciężko się przycisnąć. O, patrzcie, idzie na górę. Nie jeden zresztą, ja pierdzielę. Czekajcie. Aj. Nie mogę się tędy za bardzo przycisnąć. Ach, udało się, dobra. Czekajcie. Wreszcie nadeszły rozkazy od króla wycofać się. Wielce ubolewam nad tym, że musimy pozostawić twierdzę graniczną tym heretykom. Jestem pewien, że gdyby tylko miał odrobinę więcej czasu, mógłby przychylić czelą zwycięstwa na naszą stronę. Nie powinienem tak się puszyć. To moja ciekawość wiąże mnie z tym miejscem. W okolicy jest wiele ruin, które miejscowi opisują jako wielce pradawne. Miejsce ceremonii z czterema gigantycznymi posągami. Freski naskalne, wyrzeźbione w jaskiniach. Kamienny cokół, który nazywają kielichem giganta. Skąd wzięli się ci ludzie, którzy to zbudowali? Dokąd odeszli? Drażni mnie, że musimy opuścić to miejsce, nie uzyskując odpowiedzi. No, dobra, bierzemy to wszystko oczywiście. Tu mamy możliwość zapisu gry, więc tu pewnie będzie apteczka. Więc tu pewnie będzie jakiś za chwilę krytyczny moment. Więc cóż, zapisujemy grę. I lecimy dalej. Tak, tam nie było już więcej nic, bo zapomniałem sprawdzić. O, ucichły. Ucichły. Tam mamy... To co, ja muszę stąd zeskoczyć, czyli już tu nie będzie powrotu. Aha, no sprytnie zrobili. Czyli tu jakiś kluczowy moment. O! Coś się zaczyna, patrzcie. O kurde! Ja mówiłem, że to nie wróży nic dobrego. O kurde. O nie! Wiejemy. Nie. Coś tu wzięcia jest. O kurde, czekajcie, on walnął we mnie. Ja myślałem, że on jeszcze nie doszedł tutaj. Nie, uciekajmy. Uciekajmy. Moment. Tu są drzwi jakieś, tędy... Nie, tędy się nie da. Czekajcie, gdzie on jest? Tędy oczywiście nic nie zrobię. Dobra. Gra, widzę, na chwilę mi się zatrzymała tutaj przed chwilą. Ale na szczęście udało się go... Dokładnie. Ale na szczęście udało się go załatwić. Kryształowy młot. Dobra. Wyleczmy się do końca. Uff. Zniszczmy to. Tu mamy jakąś amunicję, tu mamy otwarte drzwi, ale jeszcze przed pójściem dalej
O nie, jeszcze coś tu jest właśnie do zebrania. Apteczka, pięknie. Przyda się. Tutaj coś jest. O, jest, jest, jest. Super. Tu też chyba coś jest. Nie, tu nie ma nic. I tu chyba też nie ma nic. Zobaczmy na mapę. No dobrze, to już jest wszystko w takim razie. Stąd żeśmy przyszli. Z tego otworu. No. I to wszystko. No tak. No dobra, to idziemy dalej. O, jak tu ładnie. Jak tu ładnie. To jakaś grota, słuchajcie, jest ze skarbami. Grota ze skarbami. O, patrz ile tu jest tych. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Tu jest do wzięcia duży kryształ. Patrzcie ile tu kryształów wszędzie. Czekajcie, zacznijmy jeszcze raz od początku. Bo aż nie wierzę w to. Ile tych kryształów? No lecimy z tym, pyk. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. To wszystko? Nie. Gdzie to spadło? 5. Jeszcze nie wszystkie. A, nie ma nabojów. 6. Teraz wszystkie. O, czyli powoli zbliżamy się do naszego skarbu, słuchajcie. Dobra, lecimy. No. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Mapka. Aha, czyli w całym tym nie ma nic. W całym korytarzu nie ma nic. Ale spojrzeć nie zaszkodzi. Tutaj za to jest coś. Nawet dwie skrzynie. Dobra. Telewizor. Flakon z tułowiem, właśnie, to mnie interesuje. Telewizor coś nie odbiera do końca chyba zbyt dobrze. No to bierzemy. O. I co dalej? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. Mm-hmm. God damn it. No dobra. Zbierz flakony. Zabierz flakony do ołtarza. Zabierz flakony do ołtarza. Już więcej nic zrobić chyba nie możemy. Zgadza się, nie możemy. Tu nam się ta brama otworzyła. Więc będzie pewnie za chwilę jakaś niespodzianka. Nie, nie ma niespodzianki, ale mamy skarb za to. Patrzcie. Jest skarb. Łódka jakaś? O, mamy skarb. Talerz Guglielmo. Guglielmo. No to bierzemy. Zobaczmy, obejrzyjmy go. Gdzie to było? Jest na samym dole.
Obejrzyj. No to jest chyba ze złota, słuchajcie. Nic nie chcę mówić, ale wygląda mi to na złoty talerz. Tak, to mi wygląda na złoty talerz. Nie można nic z nim zrobić. Ale to jest złoty talerz, bardzo cenny zresztą, tak jak tu pisze. Dobra. Lecimy dalej. Tylko co, no skarb mamy, tu już więcej nic nie zrobimy. No szkoda, ale mamy łódkę. Więc wsiadamy do łódki. No i płyniemy. Tylko w którą stronę? Czekajcie, do tyłu tam mogę? Czy nie mogę? Chyba nie mogę tutaj płynąć. Tutaj mogę tylko w tą stronę, no dobra. Tu coś jest dziwnego w wodzie, patrzcie. A nie, to po prostu tylko jakaś tam... Myślałem, że tu się wynurzy zaraz jakiś lykan. Ale nie, cumujmy. Skoro jest taka możliwość. O, tu jest tak ciemno, że ja tu niewiele widzę. Ale chyba tam nie ma nic, bo tam jest jakaś krata. Ja to mówię, w postprodukcji troszeczkę postaram się rozjaśnić te najciemniejsze miejsca, najciemniejsze partie obrazu. Tu jest jakaś drabina. Ale chodźmy jeszcze tutaj. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Bo tutaj pewnie coś jest. No właśnie. Coś jest do zebrania. Nie wiemy jeszcze co, ale zaraz się dowiemy. Tego nie... O, tu jest coś. Dobra. Tu mamy coś. Chemikalia, pięknie. Zdjęcie widmowej ryby. Patrzcie. Obejrzyjmy to. Nie ma się na co czekać. Zdjęcie widmowej ryby. Nieopisane to jest. Przybliżmy sobie to zdjęcie maksymalnie. Gdzie to było zrobione? Gdzieś, gdzie jest rzeka, gdzieś, gdzie można przycumować. Ha! I taka złota rybka, jak gdyby. No dobra. Bierzemy to. Więcej nic nie ma. Czy jeszcze coś nam do zebrania zostało? No zostało. O, tutaj. Pewnie coś jest. Notki o wszczepieniu kadu. Obiekty 174-181. 21 lat. Mężczyzna złotnik. Blizny spowodowane zapaleniem płuc. Wyniki niska zgodność. Kadu nie zdołał się rozwinąć. Zmiany w ciele. Spadek zdolności poznawczych. Kolejny lykan. Pozostawiony na pastwę losu. Kolejny jakiś tam obiekt. Można sobie poczytać na stopklatce. Także jakieś eksperymenty medyczne. Tutaj z tym nic zrobić nie możemy. Tu nic więcej nie ma. A, czyli to jest wszystko. Czyli to jest wszystko już tutaj. No dobra. To w takim układzie wychodzimy, skoro to jest to już wszystko. Tędy nie wyjdziemy. Tędy, tędy. O! Towarzystwo? Czy to jest wszystko? Chyba nie. Czy to jest wszystko? Chyba wszystko. Tędy chyba było do wyjścia, tak? Tak. No dobra, to wychodzimy.
To była ta łódka, którą myśmy przepłynęli, ale tutaj chyba już więcej. Jeszcze zobaczmy, jak to wygląda. No już nigdzie nie możemy dopłynąć. Patrzcie, tu jest dziwne, bo tutaj jak gdyby kończy się to i żeby... No tutaj nie możemy przejść. Tu jest jak gdyby, no właśnie, jakiś mur, nie wiem. To dziwne trochę to wygląda. Wejdźmy na inny poziom. TG to jest zmiana poziomu. No właśnie. Czyli to jest piwnica. Poziom piwnicy. No dobra, no to w takim razie, jak tu się nic więcej nie da zrobić, to idziemy do tej drabiny. I lecimy w górę. Pnij się w górę, tak? Co tu jest? No, nie mogę tego coś... F, otwórz. Otworzyłem je. A, czyli patrzcie, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy w tym centrum, którym... Nie mogę wrócić, w razie co. Jest możliwość powrotu. Czyli tu, gdzie żeśmy byli. Tak, już tu kuraka nie ma. Szkoda, szkoda. No, ale cóż. No to idziemy. Jeszcze sobie zerknijmy. Pole na ugór. Tak jeszcze patrzę, czy przypadkiem tu nam się coś nie pojawiło, ale chyba się pojawiło, patrzcie. Czy wy dobrze widzicie to samo co ja? Jakiś dziwny stwór, uwaga! On szarżuje na mnie! O nie! O ty jeden! Wiemy, słuchajcie, wiemy. Nie! Muszę szybko się wyleczyć. Wiemy, wiemy do kościoła. On do kościoła nie pójdzie, bo on jest heretyk. Dobra. Gdzie on jest? Ale motyw. Zaraz, czekajcie. Ja muszę przede wszystkim chyba broń zmienić. O tym go załatwimy, słuchajcie. Dobra. Chodź no jeszcze raz tu do mnie. O, muzyka pojawiła się, dobra. Gdzie on jest? Nie, no nie ma go. Był i... Już tam boję podchodzić, powiem wam. Jest! Dobra. Bijemy. Gdzie on jest? Dobra, drugi raz. Dobra, przeładowujemy. Trzeci raz. Przeładowujemy. Czwarty raz. Przeładowujemy. Piąty raz. Przeładowujemy. Kurde, wytrzymały. Wytrzymała bestia. Nie, nie pocelowałem. Muszę wiać. Pocelowałem, teraz dobrze. Dobra. Czy to już po nim? Czy jeszcze coś? Dobra. Kolejny raz. Kolejny raz. Oj, nie pocelowałem teraz. Nie! Muszę przeładować szybko. Dobra. Dobra, przeładowujemy. Dobra, przeładowujemy. Gdzie on jest? Już go nie ma. Kryształowa, pradawna bestia. O, proszę. Uff. Ciężko było, powiem wam. Jedna apteczka żeśmy zużyli, w zasadzie dwie. Uff, ale się opłaciło. No nie. To nie. Dobra, na to. Zostawimy. Widzicie, jak dobrze się wracać w stare miejsca? O, ludu. Czekajcie. Bo aż się zmęczyłem tą walką. Wracamy. Wracamy do naszego handlarza, bo pewnie nam coś zaoferuje za te nasze wszystkie trofea,
Zobaczymy ile. Co to było? Nie, to nie ma żadnego efektu wstrzelenia w to. To już było wyłowione. No dobra, chyba musimy tędy przejść. O. O jejku, jejku. No wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Cześć. It's my greatest pleasure to see you return alive. Mnie też. Najpierw zobaczmy sobie, co możemy, słuchajcie, wytworzyć. Na pewno trochę pocisków. Na pewno trochę apteczki. I więcej nic. Well then, feel free to peruse. Okej, jasne, że przeglądamy. Dobra, kryształy. To Vivianit. Żółty kwarc. Kryształowa czaszka sztuk 9. Doskonała kryształowa czaszka, niestety tylko jedna. Pradawna bestia, też jedna. Kryształowy młot, proszę. No tego to nie będę oddawać. Ten talerz bardzo cenny dam. Wytrych dam, apteczkę nie. Znaczy wytrych gdzie? Wytrych nie. Dobra, nie. Już się przestraszyłem, że mu chcę wytrych oddać. Amunicja do pistoletu. Tak, 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 tak. No i tego nie, tego nie, tego nie. Bomb też nie minie. Czekajcie, jeszcze raz to przejrzyjmy. Ale czekajcie, moment jeszcze. Tam przecież my mamy ten naszyjnik. Sekundę, ja stąd jeszcze wyjdę. Bo przecież mając ten naszyjnik, być może coś tam się już do niego wpasuje. Patrzcie. Ten, który był niekompletny. O to mi chodzi. Złote z małym rubinem. Może się coś zmieścić w otworze. A nie, nie ma jeszcze co połączyć. Myślałem, że możemy coś dać radę połączyć z tym naszyjnikiem już na podstawie tych przedmiotów, które żeśmy zdobyli, ale okazuje się, że niekoniecznie. Dobra, wracamy, słuchajcie, do tego sklepu. Nie, 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 nic za mnie nie będziesz wybierać, misiu. Kolorowy, natomiast ja sobie sam wybiorę. Także jeszcze raz zaznaczamy to, co mamy do sprzedania. Nie, naszyjnika nie, 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 żebym się zagalopował. Talerz tak, apteczki nie, ale amunicję owszem, tu owszem, tu owszem, tu owszem, tu owszem, tu owszem, pociski wybuchowe owszem, amunicja tego oczywiście nie, też bym się zagalopował, bo już chcę trochę przyspieszyć, jako że odcinek no trwa. Czekajcie, sprawdźmy wszystko, bo potem niestety nie ma możliwości cofnięcia już po zaakceptowaniu, a chcieć to cokolwiek od niego odkupić, to już jest, no, mało opłacalne. No patrzcie, jaki ten młot od tego gościa, który nas tam, tego dziadka, który nas tam ścigał. No, do połączenia to zostawiamy oczywiście ten naszyjnik. Talerz bardzo cenny, tak. Wytrychów nie. I to już do końca nie. Znaczy amunicję jeszcze tak. Tak, amunicję tak, pociski tak. I bronię nie. Dobra, zatwierdzamy. Sprzedajemy. Wiem o tym. Mamy 266 tysięcy, słuchajcie. I zobaczmy, czy on może coś nam... Nie może jeszcze nam nic ulepszyć. Ha, ha, ha. No to słabo. Już myślałem, że coś może nam ulepszyć, ale okazuje się, że niekoniecznie. No nic, słuchajcie, skoro nie możemy więcej nic ulepszyć, myślałem, że tu już się da, patrzcie, bo jeszcze mamy 4 pozycje, ale to, no nie ma na razie co, nie ma to sensu.
I've procured some new items for you, Mr. No właśnie, Winters. Pokaż, co masz dla mnie. No nic, nie ma ciekawego. Jakąś większą walizę bym chciał. My się cały czas, słuchajcie, boję, że coś nas ominie za chwilę. A tutaj, jeśli chodzi o produkty, no to nie mamy drobiu i nie mamy ryby. No przykro mi bardzo. Dobra, słuchajcie, kończymy. W tym odcinku byłoby tyle, bo i tak się trochę przyciągnęło, także ja zapisuję grę i widzimy się już w następnym odcinku. A tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!